Hej, hej, jak się macie? Ja mam się dobrze, bo Mattel aktywował mi długo nieaktywowany neuron. Dawno temu, w głębokich latach 90. czy tam końcówce 80., jednym z przepisów na sukces nowej marki kierowanej do dzieciaków było stworzenie mocno charakterystycznej linii zabawek i promującego ją serialu. Bonusowe punkty za wykorzystanie antropomorficznych bohaterów. Najpopularniejszym przedstawicielem tego typu marek są chyba Żółwie Ninja, których nowe wersje powstają do dzisiaj. Na przestrzeni lat powstało jednak trochę innych serii wykorzystujących podobny koncept, które nie miały szczęścia przeniknąć na tyle do popkultury mainstreamu, żeby wskrzeszać je na okrągło. Przetrwały jednak w pamięci osób, które jako dzieciaki zasiadały niegdyś przed telewizorem na kreskówkowe maratony. Jedną z takich serii było Street Sharks, u nas znane jako rekiny wielkiego miasta, albo uliczne rekiny. I tak się śmiesznie złożyło, że ludzie z Mattel niespodziewanie postanowili uczcić 30. rocznicę tej serii, wydobywając ją z mroków zapomnienia za sprawą zupełnie nowej linii zabawek. A ja, jako że dobrze pamiętam tamto zwariowane show, nie mogłem się powstrzymać, żeby ich nie wypróbować. I tak oto nabyłem dwie z trzech figurek z pierwszej fali. Przed wami Street Sharks, 13th Anniversary, Ripster i Jab. Krótkie tło historyczne. Serialowe Street Sharks było emitowane w latach 1994-95, w Polsce w roku 1998. Wikipedia podaje, że na Polsacie, aczkolwiek ja jestem prawie pewien, że serial oglądałem na RTL 7. Główny czarny charakter, Dr. Paradigm, eksperymentuje z łączeniem ludzkiego i zwierzęcego DNA. Ofiarami jednego z jego eksperymentów pada czwórka synów jego współpracownika, doktora Boltona. Chłopaki przemienieni w cztery humanoidalne rekiny oswajają się z nową sytuacją i wykorzystując zwiększoną siłę i sprawność oraz liczne cool wynalazki i pojazdy ruszają do walki z Paradigmem, który wystawia przeciwko nim wiernemu mutanty. Kreskówka to czysta esencja lat 90. Czysto epizodyczna struktura, postacie, które sprzedadzą się jako zabawki, na maksa kiczowata estetyka. Teraz po latach ciężko się to ogląda, tak próbowałem, ale mimo wszystko, choć nie robi na mnie takiego wrażenia jak kiedyś, wciąż jestem miłośnikiem kampowego klimatu show z tamtej epoki. A po jakimś czasie seria dała też początek dla spin-offa Extreme Dinosaurs, które operowało na tych samych zasadach, tylko z motywem dinozaurów zamiast morskich stworzeń. Ale to już inna historia. Serialowi towarzyszyły oczywiście zabawki, równie zwariowane i kiczowate. Powstało dużo różnych wersji głównych bohaterów i ich wrogów. Były rekiny zarówno zwykłe, jak i pokryte pancerzami, latające, boksujące, no dosłownie robiące wszystko. W jednej z reklam wystąpił z jakiegoś powodu Vin Diesel, ponieważ dlaczego by nie? No i nagle boom, mamy rok 2024 i o rekinach sobie przypomniano. Przyznam, że bardzo mnie to zaskoczyło, bo nigdy bym się nie spodziewał, że akurat ci konkretni bohaterowie zaliczą remake, ale jak widać wszystko jest możliwe. Pierwsza fala figurek obejmuje dwóch z czterech głównych bohaterów oraz Slasha, jednego z minionów doktora Paradigma, na którego jednak się nie zdecydowałem, bo planuję raczej ograniczyć się do zebrania wyłącznie rekinów. Rzadko pokazuję coś już w opakowaniu, ale tym razem się na to zdecydowałem, ponieważ pudełka są bardzo klimatyczne. Nawiązują do opakowań z klasycznej serii, łącząc karton z plastikową klatką. Wygląda to bardzo fajnie, na froncie mamy charakterystyczne logo serii, imię bohatera oraz informacje o funkcjach zabawki. No i jest też wzmianka o 30-leciu marki. Z tyłu cieszy oczy fajna grafika przedstawiająca starcie rekinich braci z bandą Paradigma. Nie zabrakło też graficznego przedstawienia gimików oraz kilku słów na temat postaci i zdjęć innych produktów z fali. Bio danego bohatera zawiera trochę typowo 90-sowych smaczków i żarcików. O Ripsterze możemy się na przykład dowiedzieć, że uprawiana przez niego sztuka walki to Sikwondo. Fenomenalne. Opcja Try Me, wypróbuj mnie, pozwala już w opakowaniach pobawić się funkcją gryzienia. Chłopaki jeszcze w kartonach mogą robić niom niom niom. No ale nie bądźmy okrutni, uwolnijmy ich w końcu. Trzeba się przedrzeć nie tylko przez warstwy kartonu, ale też wiążące ich klatki. Takie oto plastikowe więzienia. Nie powiem, fajnie to nawet wygląda, taka uwięziona figurka. Jednego tylko mi brakuje. Obaj panowie mają zamknięte pięści bez żadnych ruchomych palców, nie ma też wymiennych dłoni, a szkoda, bo aż się prosi, żeby mogli chwytać za te wygięte pręty. Wyglądałoby to super, no ale niestety nie jest to możliwe. Klatki łatwo się otwierają, spinają się na parę zatrzasków i w sumie można je rozłożyć tak całkowicie na płasko, albo postawić półotwarte, żeby stanowiły część displeju. A jako, że są to te same odlewy, da się je również połączyć i jeśli zdobędzie się ich więcej, może powstać w tym samym cała konstrukcja. Może takie jakby ogrodzenie czy bariery spinające tak kilka klatek, można robić też taki ale jakby ring. Fajny pomysł. Zawsze lubiłem motyw, że opakowanie zabawki z zabawką samą w sobie, jak na przykład kanistry z Lego Bionicle. Możemy wreszcie przejść do samych figurek. John Bolton, lepiej znany jako Ripster, to najstarszy z braci. Ogarniacz drużyny i nieoficjalny lider. Miłośnik gry w bilarda, którego DNA zostało połączone z genami żarłacza białego. Clint Bolton, pseudonim Jab, został z kolei przemieniony w pół rekina młota. Typ leniucha, ale też miłośnika sportu, zwłaszcza boksu. Pierwsze, co nasuwa się na myśl po opakowaniu tych figurek, to ich masywność. Są spore, ciężkie i na pewno dość dziecioodporne. Spokojnie mogą robić zarówno za obiekty kolekcjonerskie dla starych fanów Street Sharks, jak i zwykły prezent dla znajomego dzieciaka. Myślę, że nie popsułyby się nawet w intensywnej zabawie. Stanowczo nie jest to coś delikatnego, po kroju produktów japońskich, czy nawet niektórych transformerów. Co do wykonania, użyto tutaj dużo miękkiego tworzywa, trochę jak w zabawkach z lat 90. Sporo partii ugina się trochę pod
dotykiem, bowiem jest to taka jakby gumowata skóra naciągnięta na ukryte wewnątrz mechanizmy odpowiedzialne za funkcje zabawowe. Jest to trochę śmieszne uczucie, gdy figurka tak ugina się pod palcami, trochę jak gniotka, ale rozumiem to rozwiązanie i w sumie mi nie przeszkadza. O ile nie ściska się ich jak cytryny, to nic tutaj nie powinno się odkształcić. No i jakiej innej z takich umieśnionych figurek można pougniatać sześciopak? Jest to na pewno mocno specyficzny design postaci. Tors przechodzący wielką paszczę najeżoną zębami. Na pewno można to już na starcie wykluczyć niektóre standardowe pozowalne punkty jak głowa, ale samą prezencją na pewno chłopaki nadrabiają. Ripster świetnie wygląda ze swoją wielką paszczą, białe partie figurki zostały pomalowane, łącznie z zębami. Myślę, że zabawka jest bardzo bliska wyglądu postaci w kreskówce. Z detali fajnie wyglądają wszystkie zmarszczki, zarysowane węzły mięśni na ramionach i plecach, wymodelowano również nawet naczynia krwionośne. No, można powiedzieć, że chłopak jest wyżyłowany. Mamy zaznaczony pasek ze srebrną klamrą, jak i szwy na spodniach. Co ciekawe, znajdują się one nawet na poszarpanych brzegach, co każe podejrzewać, że portki Ripstera są takie potargane specjalnie, jako element designu, a nie zniszczyły się po mutacji, jak reszta garderoby. No i uwielbiam tego kowbojki. Podczas gdy reszta teamu pomyka w jakichś adikach czy glonopodobnych buciorach, tak ten machnął sobie dziubę na obcasach. No ma wyczucie stylu. Jak wspomniałem, są to mocno gimmickowe zabawki. Naciskając na płetwę, unosi się szczękę i robi dziab dziab. Wiadomo, że jak mamy jakieś zabawki rekinów, no to bez gryzienia się nie obędzie. Mechanizm chodzi z pewnym oporem, więc trzeba dość mocno nacisnąć na płetwę. Nie powiem, śmiesznie to wygląda i można pobawić się figurką jak kukiełką. Nom 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 nom. Szczęki całkiem mocno trzymają, więc rekiny mogą nawet trzymać w paszczach inne mniejsze zabawki. Oprócz gryzienia, każdy rekin ma też jakiś unikalny dla siebie atak. W przypadku Ripstera jest to uderzenie z zamachu, zapewne jeden z ciosów wspomnianego wcześniej Sikwondo. Gimmick aktywuje się obracając rekina w talii. W środku jest chyba sprężyna, która zwolniona sprawia, że Ripster wysprzęgli komuś bułę. Gimiki gimikami, ale co z pozowalnością? Oryginalne zabawki specjalnie jej nie miały, nowe są bardziej ruchome, ale też nie jest jakiś ponadprzeciętny poziom, niemniej wciąż lepszy niż w pierwowzorze. Nie ma oczywiście nic w głowie, nie ma obrotów talii przez gimik, ale łapami można sobie swobodnie pomachać, obracać, można wietrzyć pachy, są łokcie i nadgarstki, można zrobić niepełny szpagacik, jest pojedyncze zgięcie w kolanie, no i można obracać stopami, ale tylko obracać, żadnego wychyłu. Także jest okej, nie jakoś cudownie, ale to i tak krok naprzód w porównaniu do oryginału. Jednego mi tutaj mocno brakuje, jakichś akcesoriów. Zwłaszcza, że Ripster ma w pięściach dziury, do których praktycznie idealnie pasują bronki 5mm, na przykład z Transformers. Coś by mu się przydało jakiegoś dedykowanego. Co prawda w serialu rekiny używały głównie własnych pięści, ale i tak ta figurka aż się prosi, jakiś, nie wiem, łańcuch, łom, kij baseballowy, no coś takiego kojarzącego się mocno z ulicą. Albo nawet coś całkiem wymyślonego, jak jakiś porąbany laserowy karabin. Chyba będę się rozglądał za jakąś alternatywą dla niego. Przejdźmy do Jabba. Trochę mnie zdziwił jego kolor, myślałem, że będzie bardziej wierny serialowi, w którym ten braciak jest ciemnobrązowy, a tutaj zrobili go tak bardziej na jakby oliwkowo. Najwyraźniej te figurki nie do końca mają być takie super wierne serialowi, a bardziej uchwycać po prostu jego ducha. Mimo wszystko Jab wciąż mi się podoba. Wydaje mi się, że ustawia się go trochę łatwiej niż Ripstera, bo nie jest aż tak masywny w górnej partii. Bardzo fajnie zaznaczono liczne te jakieś szramy, zmarszczki na powierzchni, zwłaszcza na plecach. Ma na sobie niebieskie bojówki, jak w kreskówce. Dziwi mnie tylko, czemu w przeciwieństwie do Ripstera nie pomalowano mu paska. Wygląda to trochę słabo. Myślę, że poprawię to jakoś na własną rękę. Jab też robi, no cóż, dziab dziab, w dokładnie ten sam sposób co jego brat. Jego paszcza jest sporo mniejsza, więc nie wygląda to tak spektakularnie, ale wciąż spoko. Funkcja ataku jest za to dużo bardziej zwariowana. Ten bohater często atakował w serialu z baśki, używając głowy jak tarana i zarówno jego stare zabawki, jak i ta tutaj mają gimmick wysuwania części łebka po pociągnięciu w dół prawego ramienia. Jest to pociesznie głupkowate. Na dodatek część, która się wysuwa, ma wymodelowane kości. Brat dosłownie wyrywa sobie część ciała i chowa z powrotem. I to rozumiem jako Disowe szaleństwo. Sensu to nie ma za grosz, ale jest śmieszne. Gimmick nie ogranicza ruchomości ramienia, ale żeby ustawić je wyżej, należy nim poobracać, aż usłyszymy dochodzące z wewnątrz chrupnięcie, znamieniające przesunięcie zębatki. Nie brzmi ono za fajnie, ale z tego co zrozumiałem, to tak to właśnie jest rozwiązane. Mam nadzieję, że od ustawiania łapy w środku nic się nie popsuje. Tak poza tym Jab ma taką samą ruchomość co Ripster, plus ma funkcjonalny obrót w talii, bo jego gimmick w takowy nie ingeruje. Niestety muszę się przyczepić do kolan. Chodzą one zadziwiająco ciasno, do tego stopnia, że na początku myślałem, że coś tam w środku się trwale zapiekło i już chciałem użyć suszarki, żeby rozruszać te stawy, no ale ostatecznie jakoś puściły, aczkolwiek nie było to przyjemne zdecydowanie. Figurki z tej serii nie są na pewno mistrzami pozowalności, ale jakoś tam się je ustawi. Potrafią wyglądać fajnie. Jab może nawet zrobić całkiem przekonujące superhero landing. Na pewno jest to dość podstawowa pozowalność, ale rezultaty mogą być ciekawe, jeśli wspomożemy rekiny innymi figurkami. Na pewno znajdą się takie, które będą wyglądać zabawnie, uwięzione w zębatych paszczach. No i bracia fajnie się też prezentują razem. Stanowczo działa tutaj magia drużyny, a to dopiero połowa tego teamu. Porównania dla zobrazowania skali. Tak chłopaki wyglądają przy przeciętnym Transformerze klasy Voyager, Studio Series Rise of the Beasts Rhinox, tak w towarzystwie przeciętnego Marvel Legendsa, niedawno recenzowany Retro Card Carnage i jeszcze raz skręt transformerowy, bo nie mogłem nie uchwycić ich w towarzystwie Shard Iconów, Legends Power of the Primes i Studio Series 86, a także Airfryz Alicona, no bo to w końcu podobny vibe.
naprawdę fajne zabawki. Troszeczkę im brakuje do zostania takimi perfekcyjnymi, modelowymi figurkami tych postaci, ale dają sporo fanu. Szkoda tego braku akcesoriów czy jakichś wymiennych dłoni, ale tak poza tym mega ciekawy, uroczy kiczowaty wygląd, zabawne funkcje. Trochę przyznaję, brakuje mi w zalewie typowo kolekcjonerskiego, poważnego stafu, również takich bardziej zwariowanych, typowo bawialnych rzeczy jak sprzed 20 lat. Czasami takie głupiutkie funkcje i kampowy wygląd robią swoje. Ja osobiście się nimi cieszę i już nie mogę się doczekać pozostałych braci Strixa i Big Splamu, którzy mają zostać wydani w kolejnej fali. Pełny team rekinów zaspokoi moją miłość do 90'sowego szaleństwa. No, chyba że Mattel pójdzie po bandzie i odświeży także Extreme Dinosaurs. To bym dopiero szarpał jak ten Reksio krakowską. Się zobaczy. A póki co, dzięki za uwagę, polecam się na przyszłość i do usłyszenia ponownie, już wkrótce.